Już 5 grudnia zespół szkół ogólnokształcących nr 3 w Grudziądzu zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Mikołajki dla Bartka. Akcja podzielona jest na dwie części. Na pierwszą zaproszeni są uczniowie szkoły. Będą pokazy wozu strażackiego, będzie pies policyjny, będzie wielka niespodzianka, o której w tej chwili już mogę powiedzieć, bo będzie wóz wojskowy Hammer, przy którym dzieci nie tylko będą mogły zrobić zdjęcia, ale też pewnie zajrzeć do środka. Będą różnego rodzaju występy, pokazy związane ze sztukami walki, spotkanie z podróżniczką. Tyle w godzinach lekcyjnych, a po godzinie 15 do szkoły zaproszeni są wszyscy, bez względu czy mają coś wspólnego ze szkołą, czy też nie. Po południu do akcji dołączyć może się każdy mieszkaniec Grudziądza i okolic. Zapraszamy dorosłych, mieszkańców, rodziców, osoby, które niekoniecznie są związane ani ze szkołą, ani ze Strzemięcinem, do tego, żeby się włączyli do naszej akcji, ponieważ o 15.15 rozpocznie się mikołajkowy bieg charytatywny dla Bartka, a po tym biegu zapraszamy wszystkich na poczęstunek, zapraszamy do kawiarenki, zapraszamy na koncert naszych młodych wykonawców, bo są to nasi absolwenci bądź zaprzyjaźnione osoby. Będzie też licytacja przedmiotów. Ponadto wystąpią również znani lokalni muzycy, ale to na razie niespodzianka. Tyle o samej imprezie. Teraz czas odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest główny bohater, czyli Bartek. Jest uczniem gimnazjum, ma 15 lat. W listopadzie zdiagnozowano u niego nowotwór, w listopadzie tego roku, i choroba bardzo szybko postępuje. No, dla niektórych jest znany od pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla niektórych od momentu, kiedy stał się uczniem gimnazjum. W takich sytuacjach nie warto załamywać rąk i się poddawać. Najważniejsze to wierzyć i mieć nadzieję na lepsze jutro. Ja z nim rozmawiałam telefonicznie pod koniec listopada. No i rodzice, i Bartek, myślę, że są pełni nadziei na to, że jeszcze pobroi w naszej szkole. Przypominamy, że imprezy dla uczniów szkoły rozpoczynają się już od godziny 9.40. Z kolei wszystkich mieszkańców do zespołu szkół na osiedlu Strzemięcin zapraszamy na godzinę 15.15.